Nagrywa się? Cześć, witam was serdecznie. W kolejnym wideoniusie, tym razem już nie wakacyjnym, a normalnym takim powakacyjnym. Wiem, miał być wcześniej, nie wyszło, ale już jest i dużo informacji mam wam do przekazania, więc zaczynamy. Jak zauważyliście na pewno, pojawiła się nowa strona RStacjowa. Od całkiem niedawna. Mamy nową szatę graficzną. Troszeczkę się tam pozmieniało, nie ma już tych wszystkich informacji, które były tam, nie ma już tych nowości płytowych na przykład, jest tylko informacja dotycząca sensu stricte radia, tego co robimy, jest ramówka, informacje o audycjach, jest ekipa stacjowa, która się zwiększyła, jest to co musi być na stronie radia internetowego. Adres oczywiście bez zmian, l-stacja.pl, tam tylko informacje, które nas powinny interesować. Właśnie, ekipa stacjowa, doszła do nas Wiki, nowa prezenterka, która już w tym miesiącu, w sobotę, będzie mieć swoją pierwszą audycję pod tytułem Elektroniczne Brzmienia. Zapraszam na tę audycję już dzisiaj, jak widzicie na ramówce. Ta audycja będzie miała swoją premierę 21 października od 20. Audycja potrwa około 2 godzin. Ale tutaj czasu nikt nie liczy, nie ma ścisłej ramówki godzinowej, więc to może być do 2 godzin, może być więcej. Tutaj jest totalna swoboda, nikt tego czasu nikomu nie wylicza. Ktoś ma ochotę pograć dłużej, gra dłużej. Jest czasami taki moment, że trzeba zagrać krócej, gramy krócej, tak to u nas w RStacji działa. Nikt nikogo nie ogranicza, nie ma limitów na granie w audycji na żywo. W przyszłym tygodniu tylko jedna audycja, niestety, tylko audycja w poniedziałek, kolejna elektroniczna terapia, na której przypomnimy koncerty mogileńskie, czyli elektroniczny weekend, sobie powspominamy, porozmawiamy sobie, będą goście na antenie i to będzie jedyna audycja w przyszłym tygodniu, ponieważ w czwartek nie będzie markowego grania. W czwartek bowiem mam taką małą uroczystość rodzinną, więc naprawdę nie będzie w czwartek markowego grania, za co was przepraszam. Spotkamy się za tydzień, czwartek, jak zwykle o 22, ale nie w przyszłym tygodniu. Jest tylko jedna audycja w poniedziałek, a potem już do końca tygodnia nic. Oczywiście Radio RStacja gra dla was cały czas, gra utwory z autopilota. Były audycje archiwalne w autopilocie. Tych audycji archiwalnych już nie ma, ponieważ dochodziły do mnie głosy, że troszeczkę to przeszkadzało w słuchaniu radia. No i faktycznie, jeżeli ktoś chce posłuchać sobie audycję archiwalną, jest ku temu narzędzie. Jest Mixcloud, gdzie są audycje dorzucane. Jest Mega, czyli ta chmura, gdzie wszystkie audycje również są do pobrania w wersji MP3. Jak na pewno zauważyliście, te nagrania ostatnio się poprawiły, bo są audycje są archiwizowane w 320 kilobitów na sekundę MP3, także jakość naprawdę jest fajna i można sobie pobierać z chmury Mega. Link jak zwykle znajdziecie na naszej stronie stacjowej. Tam to jest bez zmian informacja o chmurze, o taki widget z Mixcloudem do posłuchania sobie audycji nawet bezpośrednio ze strony. Oczywiście kontakty, wszelkie namiary są również na naszej stronie, tak jak były. Na dole strony jest link do naszego sklepu. Zapraszam do korzystania. Wiem, że już sobie kupujecie koszulki, różne gadżety. Fajnie, bardzo miło. Na pewno w najbliższym czasie asortyment się powiększy. Prosicie też o kubki, żeby były kubki w sprzedaży. Na pewno te kubki będą. Także
warto zaglądać. Na pewno asortyment gadżetów wersacjowych będzie się zwiększał. Można oczywiście do mnie pisać komunikaty na komunikator, na GG można pisać, numer też jest wpisany na stronie stacjowej, na Messengera można pisać maila, można zadzwonić na Skype, czy też na telefon stacjowy, który jest telefonem VoIP i jest otwarty podczas audycji na żywo, markowe granie. Korzystajcie z tych dobrodziejstw komunikacji i bądźmy w kontakcie. Też dziękuję Wam za przysyłanie utworów do stacji, całych płyt. Ostatnio też dostałem płytę właśnie Madame Voltaire, którą na pewno, może nie w całości, ale we fragmentach przedstawimy na markowym graniu. Także dziękuję bardzo za płyty fizyczne, za materiały, które nadchodzą od Was w postaci plików wysyłanych na Dropboxa, za paczuszki i za to, że jesteście, że słuchacie Radia Elstacja i słuchajcie Radia Elstacja, bo to jest też dla nas takie podziękowanie za nasz trud poświęcony na przygotowanie audycji, a naprawdę to nie jest takie proste przygotować audycję w Elstacji. To troszeczkę czasu zajmuje, szukanie utworów, przygotowanie, szukanie wszelkich informacji o wykonawcach. Docencie to. Życzę Wam przyjemnego weekendu, udanej, fajnej soboty i niedzieli. No i do usłyszenia na audycji Elektroniczna Terapia w ten poniedziałek, teraz o 21:00. Audycja, przypomnę, prowadzona przeze mnie i Michała Jurczyka, czyli Gacka. No, cześć, pa.